wpłatę jako kaucję. Tej kaucji nigdy skutecznie gmina nam nie zwróciła. Były, powiedzmy, że skrócę to wszystko, były różne perturbacje, były pisemne wymiany między klubem, między różnymi zarządami klubu. W konsekwencji tych perturbacji, tych naszych wystąpień, a jesteśmy stowarzyszeniem pełnym, czyli posiadamy osobowość prawną, od 89, od lat 80. dokładnie tego nie przytoczę, już prawie 30 lat. I wówczas to Rada Gminy pod przewodnictwem zarządu i ówczesnego wójta Andrzeja Wojciechowskiego postanowiła ten temat załatwić, czyli miejsce zwrotu kwoty, jaką zapłaciliśmy, jaka nam przysługiła w ewentualnym rozliczeniu, zaproponowano alternatywnie. Część nabrzeża na kanale, w dwóch miejscach na kanale, to pisze w tej umowie z 1992 roku, lub kawałek tego nabrzeża na kanale w porcie rybackim. I wówczas komandor ówczesny, pan Maderski, zaproponował, żeby przyjąć tą propozycję portu rybackiego. Te 45 metrów portu rybackiego zostało zrewitalizowane, były tam wykonane prace w czynie społecznym, łącznie z pogłębieniem. Było to zagospodarowane i funkcjonowało na podstawie kolejnej umowy zawartej już pod zarządem pana Połonki w 1995 roku, z dniem 1996. Na 30 lat nam przydzielono ten fragment nadbrzeża falochronu w porcie rybackim. Ja jeszcze dorzucę, że proszę Państwa, mamy prawo być rozgoryczeni, że tak jesteśmy traktowani, ponieważ kanał Młyński w ogóle został odblokowany przy udziale jak klubu Roztoka i przy głównym moim udziale, gdzie był zaangażowany duży sprzęt, pontony, port był, obrotnica na kanale była zablokowana starą poniemiecką barką, gdzie zamulenie i w ogóle brak drożności całkowicie dyskwalifikowało ten kanał do jakiejkolwiek działalności. Mało tego, było zagrożenie dla dzieci, które tam skakały z tej barki i tak dalej. Wyciągnięcia tej barki specjaliści nie znaleźli sposobu, w każdym razie było to bardzo trudne, ale po konsultacji z fachowcami zorganizowaliśmy sprzęt i pieniądze na wyciągnięcie tej barki. Barka była pirotechnicznie z pomocą nurków wcięta pod wodą. Pontonowy dźwig na pontonie wyciągał to wszystko, oczyścił obrotnicę, mało tego, kanał został pogłębiony. Żadnego grosza gmina w tych pracach swojego nie straciła. W każdym razie kanał został udrożniony. Na dzień dzisiejszy naturalnie po tych pieniądzach, które pan burmistrz mówił, po rewitalizacji czy przebudowie, kanał służy żeglarzom. Teraz jeśli chodzi o, wrócę teraz do tego przydzielonego nabrzeża w porcie rybackim. Oczywiście, pan burmistrz Zerf, przywołując umowę, mniejsza o procedury i chronologię wydarzeń, zostaliśmy z tego nabrzeża po prostu usunięci. Nie podejmowaliśmy jakichkolwiek umów z poddzierżawianiem od rybaków, bo to też nas nie satysfakcjonowało. W dalszym ciągu nie było jakby zadośćuczynienia, co przynajmniej do tych środków, które zostały gminie zapłacone za zabrany grunt na kanale Młyńskim. W związku z tym cierpliwie czekaliśmy, jak potoczą się dalej sprawy. Jeżeli po otwarciu teraz zmodernizowanej maryny pan burmistrz oficjalnie naturalnie przytoczył to, co dzisiaj państwu, że procedury i tak dalej. Rozumiemy procedury, rozumiemy rygory z tego wynikające, ale w dalszym ciągu członkowie klubu postrzegają i prosili, żeby wymyśleć jakąś formę zwrócenia się i jakby reaktywowania tej umowy, która w końcu kończy swój bieg w 2026 roku. I sądziliśmy, że tego typu forma
polubowna załatwienia sprawy, jaka jest zaproponowana w tym piśmie, załatwi i zresztą przysporzy pozytywnych skutków dla samej gminy. Bo deklaracja odbudowania sanitariatu przy ewentualnym przydzieleniu tego fragmentu nabrzeża jest, może być również z pożytkiem dla wszystkich żeglarzy i dla tego, ktokolwiek będzie kanałem zawiadywał. Tak jak tam podkreśliliśmy, my nie chcemy zmieniać swojej formy działalności. Jesteśmy stowarzyszeniem non-profit. Średnio 30 członków jest, tak jak pan burmistrz powiedział, w większości Polaków. Chcemy w dalszym ciągu pozostać w non-profici i chcemy mieć swoje miejsce na tej ziemi. To się chyba nam należy. Posiadamy dowody osobiste, płacimy podatki, mamy swoje jachty. Szczerze mówiąc, jeśli chodzi o ewentualne jakieś takie wtrącenia, że to jest osobista wojna, czy tam walka Daszkiewicza z panem Wyganowskim. Nie. Ja, proszę państwa, mam dwa jachty, ja nie muszę ich w ogóle... Ale ja tego nie słyszałem tutaj, że ktoś mówi... Nie, ja mówię o takich szuwarowo-bogiennych dyskusjach. I nawet wśród członków klubu. I nie chciałbym, żeby to było utożsamiane. Moje relacje z panem Wyganowskim są zupełnie odrębną sprawą. Ja chcę odbudować kwestię klubu, jego rangę, pomagam w tym i szczerze mówiąc, jeżeli dopnę do końca bieżące sprawy i cokolwiek się dzisiaj tutaj wydarzy, niekoniecznie dzisiaj, ale my chcemy mieć jakąkolwiek odpowiedź na to skierowane pismo. Jak państwo zdecydujecie, to jest państwa sprawa. My jesteśmy podparci prawem. Jeżeli nie dogadamy się, jak to się mówi, nie uzyskamy satysfakcjonujących odpowiedzi czy satysfakcjonującej decyzji, to niestety prawnik nasz wystąpi z powództwa cywilnego, tak jak jest to napisane w naszym wniosku. Jeżeli są jakieś pytania, służę, jestem do dyspozycji. Proszę bardzo, czy są pytania do pana komandora? Nie ma pytań. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie chciał zabrać głos? Ja bym nie chciał, panie przewodniczący, prowadzić tutaj polemiki. Mogę tylko powiedzieć, że nie jest intencją gminy czy burmistrza rozstrzygać tej sprawy w sądzie. Nie dlatego, że sprawa jest dla nas jakimkolwiek zagrożeniem. W każdym sądzie tą sprawę wygramy, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Proszę państwa, tak jak mówiłem przed chwilą, jestem otwarty na rozmowy, bo można znaleźć wyjście z sytuacji, jeżeli się obie strony są nieznane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że potrzebne są spotkania. To bym zaapelował do pana komandora o to, żeby już nie w takiej formule sesyjnej, no trochę spotkać się, pan burmistrz jest osobą otwartą, spotyka się w końcu z ludźmi, drzwi do niego zawsze są otwarte, no trzeba przyjść i rozmawiać. I myślę, że to jest najbardziej słuszna droga. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze coś chciał wnieść na dzisiejszej sesji? Nie widzę. Zamykam obrady trzeciej sesji Rady Miejskiej w Stepnicy. Dziękuję bardzo. Thank you.